Jeśli nazwałabym tą książkę polskim Supernatural, to naprawdę bym nie przegięła, bo Żniwiarz to jest coś naprawdę niesamowitego. Więc ogólnie, jeśli trzeba dzisiaj jakąś podróbkę skittlesów, jakieś drażetki, pintarolas się nazywają, pintarolas. Bardzo smaczne. Więc hej i cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o powieści, która jest polskim Supernatural. Tak jak już mogliście słyszeć, po prostu jeżeli kiedykolwiek spotkaliście się z serialem Supernatural, który opowiada o dwóch braciach, którzy walczą z demonami, jakimiś wampirami i tak dalej, to jest polska wersja tego serialu, ale naszymi głównymi bohaterami nie są bracia. A naszą główną bohaterką jest, tak naprawdę wydaje nam się, zwykła dziewczyna Magda, która po prostu widzi nawich. Więc jeżeli ciekawi Was, co myślę na temat Żniwiarza od naszej polskiej autorki Pauliny Händel, to zapraszam. I jeżeli chodzi o samą oprawę Żniwiarza, to tak jak przy Dekol, jestem po prostu no w niebo wzięta, bo znów mamy tutaj do czynienia właśnie z tym rozkładanym wnętrzem. To jest wszystko dopracowane w najmniejszym po prostu szczególe. Niebieski z tym żółtym wygląda świetnie, przyciąga wzrok po prostu mega dobrze. Plus jeszcze do tego uwielbiam, jak książki się tak wyginają, bo dzięki temu mogę po prostu sobie czytać bez problemu, że cokolwiek zagnę. Ale mówiąc o samej powieści i o tym, czy polscy autorzy mogą pisać fantastykę i taką młodzieżową fantastykę i czy polscy autorzy teraz wychodzą na prostą, no to tak, odpowiedzią na wszystkie te pytania jest po prostu tak, bo z Żniwiarzem jestem zachwycona, no nie mogę tego ująć inaczej, jestem naprawdę pod wrażeniem tej książki, bo spodziewałam się czegoś słabego. No przepraszam, ale tak no jest, jeżeli chodzi o polskich autorów, to po prostu tak do nich podchodzę, że spodziewam się słabych rzeczy, naprawdę średnich, po prostu średnich książek. Ale ostatnio się na tym łapię, że co chwycę za polskiego autora, to zostaję coraz to nowo zaskoczona. Ale tak naprawdę o co w całej tej fabule chodzi? Więc tak, naszą główną bohaterką jest Magda. Magda żyje sobie w małej miejscowości ze swoim wujem Feliksem i co ciekawe, Feliks jest żniwiarzem, czyli osobą, która może walczyć z nawimi, czyli takimi, jakby powiedzmy sobie, słowiańskimi demonami, które wstają z martwych. No i on jest taką osobą, która potrafi je odesłać na dobrą stronę mocy. Jej wuj Feliks jest żniwiarzem, no i Magda w sumie mu pomaga, bo ona też widzi nawich. Nie każdy widzi, znaczy kto chce to widzi, a ten kto nie chce to nie widzi. Magda ogólnie bardzo mocno chce mu pomagać, ale on cały czas mówi: nie, Magda, nie możesz, nie możesz. No i dzieją się różne takie rzeczy, no i ona mu pomaga w końcu, bla, 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 bla. Ale ogólnie mniej więcej macie pogląd na to, co się tam może dziać. Po prostu pojawiają się jakieś demony, duchy, zjawy i tak dalej. Pojawia się Feliks, pojawia się Magda, tysz, 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 bum, bum, bum. Wszystko załatwione. W serialu Supernatural chodzi właśnie o to, że jeździ Sam, jeździ sobie Dean i oni jeżdżą razem jako bracia i oni właśnie załatwiają takie sprawy. A tutaj mamy właśnie Feliksa i Magdę, którzy też jeżdżą i załatwiają takie sprawy i wszyscy wiedzą, że oni są tutaj tacy właśnie podejrzani i oni tutaj załatwiają te sprawy i to jest świetne. I jeżeli mam oceniać samą fabułę, no to muszę powiedzieć, że to nie jest taka fabuła, pod którą mogłabym być bardzo dużym wrażeniem. Rozłożenie fabuły jest po prostu proste, no jest napięcie, dzieje się coś, wiadomo, napięcie narasta, 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 punkt kulminacyjny, koniec książki. Jakby to nie jest coś, czego my nie znamy, to nie jest jakieś oryginalne, ale równocześnie sam pomysł na tą fabułę, sam świat i sięgnięcie do tych słowiańskich wierzeń, które po prostu nie są nam znane, co jest śmieszne, właśnie autorka zwraca na to uwagę w książce, że dlaczego my znamy bogów greckich, a nie znamy tych słowiańskich, którzy powinni być nam w sumie bliżsi, bo przecież jesteśmy Słowianami. I teraz powinien polecieć w tle dżingiel My Słowianie. I właśnie na tym opiera się tutaj autorka, na tych słowiańskich wierzeniach i to jest coś innowacyjnego, coś innego i coś naprawdę świetnego, mega, mega dobrze zaprezentowanego moim zdaniem. Tak jak fabuła jest dość taka schematyczna, właśnie oklepana, świat dodaje jej oryginalności. Jakby niektórzy mają na przykład świetny świat, ale nie potrafią go wrzucić tak w fabułę, żeby mnie zaskoczył po prostu i zachęcił do czytania dalej. A Händel to potrafi i to jest niespotykane, świetne.
świetne i po prostu dla mnie oryginalne i to mnie właśnie przykuło najbardziej do tej książki. Przechodząc do bohaterów, no to naszą główną właśnie bohaterką jest 20-letnia Magda, czyli w sumie trochę się z nią osabiam, no bo jest w moim wieku. Powinnam ją bardzo lubić, bo jest po prostu pewna siebie, jest taka, że ma na wszystko wyrąbane, tak naprawdę nie interesuje mnie, co o mnie myślisz. Ktoś jej na przykład nie lubi, ludzie się jej boją. Wyrąbane. Równocześnie czegoś mi w niej brakowało. Lubiłam ją, nie powiem, że nie, ale czegoś mi tam w niej brakowało. Być może nie miała takiego elementu charakterystycznego tylko i wyłącznie dla niej. Tak jak niektóre bohaterki są po prostu podobne z charakteru, ale mają jakiś taki swój element charakterystyczny, no to Magda czegoś takiego nie miała. Ale na dużą uwagę zasługuje Felix, którego mega polubiłam. Bo nie będę wam zdradzać, jak tam się fabuła toczy, ale ogólnie w pewnym momencie dzieje się coś takiego i jego charakter się zmienia. I jak jego charakter się zmienia, to jego teksty są po prostu... I w ogóle jego zachowanie jest takie... Felix jest świetnie zaprezentowany, jest świetną postacią, jest postacią taką humorystyczno-dramatyczną, więc ja Felixa bardzo polubiłam. No i pojawia nam się, słuchajcie, wątek romantyczny. Ale wątek romantyczny i wątek romantyczny... jest bardzo średni, bardzo średni. Jest takim sztampowym, dość naciąganym wątkiem romantycznym. Ale można na niego przymknąć oko, bo on się nieczęsto pojawia, więc można na niego tak przymknąć oko, zrobić. I ja wiem, że jesteśmy przy takich rzeczach, w których się czepią właśnie w wątek romantyczny, no to jeszcze się przyczepię do zakończenia, gdzie główny zły, znacie ten schemat, gdzie główny zły na końcu musi zdradzić swój cały misterny plan. To jest takie... Jakbyś się czytelniku nie domyślił tego wszystkiego, to ja ci teraz wszystko powiem, o co chodzi, dlaczego ja to zrobiłem i po co. Po co ty to robisz, człowieku, po co? No ale musi zdradzić swój misterny plan, bo wiadomo, bo to jest ten główny zły, główny szwarc charakter, no i szwarc charakter zawsze musi zdradzić swój misterny plan. I jeżeli chodzi o żniwiarza, to tak naprawdę tyle, moi drodzy. I to jest tak, że ja żniwiarza polecam. Żniwiarz jest fajny do przeczytania tak w sumie na jeden wieczór, ale do wciągnięcia się, do wejścia w ten świat takich słowiańskich wierzeń. I tak naprawdę, mimo tych wad, które wam wymieniłam, to ja jakby je wlazłam w ten świat. Ja wlazłam i ja nie za bardzo chciałabym z niego wychodzić, więc czekam na drugą część. Bo naprawdę, bo ja już ją chcę, bo ja już chcę wrócić do tego świata. To jest tak jak właśnie Supernatural. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Albo się uzależniasz, albo nie. Ja no wlazłam w ten świat. Ja kocham takie sytuacje, że się po prostu głównie bohaterowie jeżdżą i zabijają potwory, wypędzają upiory. Jest ten taki element horroru, gdzieś tam w tle takie napięcie. No to jest dla mnie coś świetnego i dlatego kocham Supernatural i dlatego pokochałam Handel. Ja szczerze polecam Żniwiarza, naprawdę, Żniwiarz jest, no to mi się bardzo podobał, ja lubię takie klimaty. I tak naprawdę już podsumowując, dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona za egzemplarz do recenzji. I w tym momencie macie na moim Instagramie, gdzieś tutaj wam może wrzucę linka, a jak nie, no to oczywiście macie w opisie. Na moim Instagramie startuje konkurs, w którym będziecie mogli wygrać jeden z trzech egzemplarzy Żniwiarza. I zapraszam was bardzo serdecznie do wzięcia udziału. Jeżeli chodzi o Żniwiarza, jeżeli chodzi w ogóle o tę recenzję, to tyle. Ja bardzo dziękuję, mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jeszcze raz dziękuję wydawcy Czwarta Strona za podesłanie mi egzemplarza do recenzji, egzemplarzy konkursowych. No i tak naprawdę to tyle. Klikajcie ten duży czerwony przycisk, subskrybuj, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli lubicie takie słowiańskie też klimaty troszeczkę. No i jeżeli jesteście fanem Supernatural, no to zdecydowanie tak, bo ja kocham Supernatural. Nie zdradzajcie mi tylko, co się dzieje w 12 sezonie, błagam. No i klikajcie wszystkie media społecznościowe, macie na dole, więc jak coś to klikajcie i tak naprawdę mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie, więc na razie! No z wielką chęcią skomentowałabym ci jakoś fajnie ten twój cudowny film, natomiast jedyne o czym myślę to, że niedługo się widzimy i nie mogę się doczekać. Tak jak mówiłem już u siebie w filmie Żniwiarz, bardzo spoko książka i nareszcie mam swój wymarzony, piękny, upragniony egzemplarz Żniwiarza. A jak ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam na swój kanał, Zuza będzie wiedziała. Summer.